Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Bardzo serdecznie, kochani moi, pozdrawiam was w dzisiejszą sobotę, w ten czas naszej katechezy. Moje pozdrowienie z tego szczególnego miejsca. Jak wiecie, od wczoraj jesteśmy na Jasnej Górze, tu naszej Pani Królowej. Pozdrawiam was wszystkich, którzy mieszkacie w Polsce, a którzy w szczególny sposób jesteście czcicielami Matki Najświętszej, no ale również i świętego ojca Szarbela i świętego Jana Pawła II. Bo przecież od wczoraj tu w Dolinie Miłosierdzia jesteśmy na naszych corocznych rekolekcjach Rodziny Domów Modlitwy świętego Szarbela. Wczoraj wspólna modlitwa również przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej. Msza Święta, tak bardzo właśnie podczas Eucharystii prosiłem za wami wszystkimi, którzy o tę modlitwę, wielu z was mnie prosiło w różnych miejscach, teraz tej wielkiej pielgrzymki z wizerunkiem Matki Bożej w niebowziętej Zniegowici, kopią tego obrazu, która objeżdża całą Europę i w wielu miejscach ludzie zanoszą modlitwę, prosząc, jak ją nazywam, Matkę Bożą Dobrego Początku, aby no, mieć siłę, by zacząć od nowa. By zacząć od nowa i coś zmieniać. I dlatego tak bardzo się cieszę, ponieważ no, jak wczoraj, będąc na początku rekolekcji u arcybiskupa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, kiedy mówiłem mu o tej pielgrzymce, kiedy wręczyłem również i obrazki z kopią obrazu Matki Bożej w Niebowziętej Zniegowici, na koniec, gdy błogosławił mi na tę rekolekcję, na ten czas szczególny tutaj rekolekcji, wziął obrazek Matki Bożej i mówi: pobłogosławię cię tym obrazkiem. A więc poczułem to błogosławieństwo jakoś szczególnie, bo jest mi potrzebne teraz. Nie ukrywam, moi drodzy, że dla mnie miesiąc maj to miesiąc, który chyba sobie sam to jakoś przygotowałem w tym programie pielgrzymki. Bardzo trudny miesiąc, tysięcy kilometrów, które już pokonałem, różnych spotkań modlitewnych, od, jak widzieliście, Medjugorje, Litwa, Polska, Słowacja, w tych krajach. No a to się nie kończy, no bo rzeczywiście zaczyna się te rekolekcje, które trwają pod tematem: Maryjo, wśród tylu dróg prowadź nas, Maryjo. Bo przecież mamy, każdy z nas ma swoją drogę życia. Wśród tylu dróg jest ta piękna pieśń, która no, staje się dla mnie jakimś takim hymnem. Sobie obrałem go, bo ja naprawdę pokonuję wiele tych dróg, tych fizycznych dróg, ale tych dróg duchowych. Wielu ludzi, którzy są na etapie poszukiwania Pana Boga, poszukiwania tej drogi, oni odnajdują Pana Boga. Naprawdę nawet w takich zwykłych spotkaniach, słuchajcie, to daje człowiekowi wielką radość, kiedy wy spotykacie ludzi, którzy no, przez jeden kontakt, jedno spotkanie zaczynają coś od nowa. Właśnie chcę dzisiejszą katechezę poświęcić tej drodze. Każdy z nas ma drogę. Drogę. Ja nie mogę się zatrzymać w tej drodze. Kochani moi, ja wiem, zdaję sobie sprawę, w jak wielu problemach znajdujemy się. Któż z nas nie ma tych problemów dzisiaj? Zobaczcie, takie ogromne zamieszanie. To wszystko burzy się wokół, tak jak z tą pogodą. No któż by powiedział, że 15 maja, 14, pamiętam, jechałem na Słowację i nagle biało, śnieg, no naprawdę temperatura ujemna. Czy my sobie zdajemy sprawę, jak zmienia się to wszystko wokół nas i klimat, jak zmienia się wszystko, jest jakaś konfuzja, jakieś pomieszanie, moi drodzy, więc to się i w naturze dzieje, i dzieje się w nas. I w społeczeństwie. I dlatego dzisiaj, no, mówi do mnie jeden z kapłanów, no, dzisiaj rano rozmawiałem z jednym z proboszczów tutaj archidiecezji częstochowskiej, który mówi do mnie: no fajny, no, czas, piękny maj, pierwsze komunie święte, a zobacz, no w jakimś smutku jesteśmy. Te wszystkie sprawy, cały czas media rozmawiają o tym okropnym grzechu pedofilii, o tym wszystkim. Mówię, że nie rozmawiać, ale więcej, my chyba więcej musimy się modlić. My chyba więcej musimy się skupić, musimy się więcej zastanowić. No i przede wszystkim rzecz bardzo ważna wśród tej naszej drogi życiowej: nie utracić pokoju i nie utracić tej równowagi, tego equilibrio. Tak bardzo was o to proszę, kochani moi, z tego miejsca, tu od Królowej Polski. I o to modliłem się bardzo mocno dzisiaj. I
wciąż widzę tą kobietę, widzieliście na naszym portalu, bodajże przedwczoraj możecie zobaczyć to krótkie nagranie z Wilna, dosłownie ze ściany świątyni, bo tam ten krzyż został powieszony, gdzie jest sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie jest cudowny wizerunek Jezusa Miłosiernego. I zobaczcie, z Wilna przybywam tu do Częstochowy, tu, gdzie jest Jezus Miłosierny. Dla mnie to nie są przypadki. Zwykle przecież rekolekcje mamy u sióstr właśnie na ulicy Świętej Barbary, ale w tym roku, no, tak się stało, że nie było tej możliwości, bo były już inne grupy przyjęte, no i musieliśmy szukać. I odnaleźliśmy u ojców Palotynów, a to jest przecież Dolina Miłosierdzia. Ale czyż dopiero teraz nie rozumiem tego? Bo przecież z wizerunkiem Matki Bożej, idąc teraz przez Europę, no ale też i moja pielgrzymowanie z tymi, którzy, no mała grupa zechciała ze mną być i z Włoch, i z Polski, właśnie w Wilnie przed Jezusem Miłosiernym. I zobaczcie, stamtąd tutaj Pan Jezus wciąż pragnie, abyśmy nieustannie szli do Niego i prosili, ale nie tylko prosili, ale wciąż, abyśmy w swoim sercu wyryli już na całe, najgłębiej jak to możliwe, te jedyne słowa: Jezu, ufam Tobie. I moi drogi, wśród tylu dróg: Jezu, ufam Tobie. Zobaczcie, to jest ta, myślę, że to w tej katechezie powinno tak zabrzmieć. Wśród tylu dróg: Maryjo, prowadź mnie, Jezu, ufam Tobie. I to jest chyba na ten czas dzisiejszy, kochani moi, najważniejsze, bo to Jezu, ufam Tobie, i wtedy ta konfuzja, i wtedy to zamieszanie, i wtedy to wszystko, co w nas jest, i ten smutek cały, wymieszany z jakimś radością, czasami sztuczną radością, no bo trzeba się uśmiechnąć, ale my chcemy, żeby ta radość była autentyczna, żeby ona wypływała z naszego serca, a tę radość nam chce, szatan nam chce ją zabrać. On chce, abyś poczuł się smutny, abyś poczuł się taki przygnębiony, abyś nie czuł Boga, abyś stał się taki jakiś odizolowany, jakiś taki otępiony. I dzisiaj patrzymy na ludzi, są w jakimś takim otępieniu. Mówisz do nich, oni tak nie rozumieją. Tłumaczysz im i czasami się nieraz zastanawiam, po co, księże Jarku, mówisz te kazania, po co mówisz te wszystkie katechezy, kiedy i tak ludzie słuchają, kiwają głowami. A jak ich zapytasz później, to nie mogą sobie przypomnieć, o czym to tak naprawdę było. I dlatego ja myślę, że chyba trzeba mniej mówić między sobą, a więcej mówić z Jezusem Chrystusem. Bo On daje nam najpiękniejszą katechezę. Jezu, ufam Tobie. I to, kochani moi, w tej drodze, no i właśnie, już muszę teraz powiedzieć, z lękiem, boję się, dobrze pamiętacie, rok temu wyruszyłem, no i dzisiaj na portalu przypominam to moje wyjście z Niegowici rok temu, w kwietniu to było, wyruszyłem z tej mojej parafii, gdzie pierwsza msza święta była, gdzie dorastałem, gdzie całe moje życie, ten początek przed obrazem Matki Bożej w niebo wziętej z Niegowici. No i to wyjście później z jej wizerunkiem z Niegowici. Troszkę tak mi było wtedy, mogę powiedzieć, po roku czasu od tamtego momentu było mi bardzo smutno, tyle mogę powiedzieć, bo w tej Niegowici no niewiele osób, myślę, że nawet widziało, że ich ksiądz wyszedł z obrazem, wiedział proboszcz o tym, ale poszedłem. Nie wiedziałem, jaka mnie droga czeka, ale w tamtej drodze, przepięknej drodze, te wspólne modlitwy, modlitwa południowa, apele maryjne, no i dojście, trudne już dojście, przejście, słuchajcie, koło Olkusza, kiedy ta pani jedna, która przybiegła, choćby dla tej kobiety warto było, która mówi, gdy przeszedłem z obrazem, Matka Boża przeszła obok jej domu, ona zobaczyła i wtedy w niej pękło coś. Mówi, ja nie popełnię, bo nie dokonam aborcji, a przecież chciała dokonać aborcji. I biegnie i klęka przed tym obrazem, całuje obraz Matki Bożej, mówiąc, ty przyszłaś do mnie. I jak ci, którzy z piwem przy sklepie, gdzieś tam, pamiętam, koło, w jakimś miejscu, i chłopy zostawiły butelki z piwem przy sklepie, poszli ze mną
objąłem ich i mówię, Maria też was kocha. I te wszystkie spotkania, czy ten człowiek, który gdzieś tam na ławce siedział w miejscowości i mówi, ja już od dawna się nie modlę, a miałem w domu ołtarzyk, wszystko, a ja siedziałem obok niego, obraz przeciwko, odpoczywałem z tym wózkiem, a on mi mówi, ale dzisiaj czuję, że przyszła do mnie. Jak go objąłem, on do mnie na koniec, płacząc, całował ręce, mówi, dzisiaj wrócę modlić się przed tym ołtarzykiem. Jak przejście przez Kraków. Słuchajcie, to było niesamowite dla mnie, gdy traktatem królewskim, ten trakt królewski, nie traktatem, trakt królewski, ta ulica prowadząca z Wawelu na rynek główny w Krakowie, szedłem, mówię, powiedzcie, Matka Boża was kocha. Ona idzie, słuchajcie, teraz jakby z Meczugorji, bo przecież ten obraz również miałem w Meczugorje, czy teraz w tych dniach na początku maja i wielu podchodziło, modliło się, ale byli też tacy, którzy kiwali głowami, którzy patrzyli, jakiś wariacki ksiądz idzie, który ciągnie obraz za sobą, pewnie, nie wiem, niektórzy mogą oceniać to po swojemu, mogą mówić, a pewnie chce zaistnieć, o pewnie tak, no tak jak albo coś chce być znany. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby każdy poczuł, że jest matka, która idzie, która przychodzi, która kocha. I dlatego jak szedłem przez Kraków, może niektórzy odwracali się, ktoś tam nawet i powiem szczerze, widziałem obraz, że jakiś tam ksiądz przychodził i pukał się ręką po głowie, patrząc na mnie, ale ja mówiłem, zdrowaś Mario, że kiedyś zrozumiesz, ojcze drogi. No i później przejście tutaj na Jasną Górę i ten moment podziękowania, położyłem się krzyżem, no i to dla mnie jest takie, jak kładę się krzyżem, widzę Jana Pawła, który gdy przyszedł do Niegowici w 1948 roku, pierwsze co zrobił, położył się krzyżem przed tym obrazem i ona go poprowadziła, ten początek, zaprowadziła go aż do tego momentu, kiedy właśnie usłyszał, czy przyjmujesz urzęd, czy przyjmujesz, czy chcesz być tym, który poprowadzi Kościół. Panie, Ty wiesz, Ty wszystko wiesz, że Cię kocham. I zobaczcie również na ten napis. Tu przybywa Jan Paweł II po raz pierwszy, 40 lat temu, 79 rok. Tu bije serce narodu polskiego. Tu bije serce. Nie znajdziesz gdzie indziej serca. Dzisiaj, w tym czasie zakłopotania, tu bije serce. Tu bije serce wielu kapłanów, w jej sercu, w sercu Maryi. Więc dlatego kochajmy kapłanów, kochajmy naszych pasterzy, bo przecież w jej sercu odnajdujemy miłość, a w sercach wielu kapłanów, nawet popełnią błędy, są takie, które no, wymagają kary więzień, odrzuceń, wyrzuceń, ale ostateczne słowo ma Bóg. Pamiętajmy o tym. I dlatego módlmy się za kapłanów, módlmy się o nowe powołania. Dlatego, kochani moi, już jutro tu z Jasnej Góry wyruszę o godzinie 15. Najpierw pomodlę się jeszcze przed obrazem Matki Bożej, a później z tym wózkiem, z wizerunkiem Wniebowziętej Pani wyruszę tu przez Częstochowę. Będą mi towarzyszyć pewnie niektórzy, którzy będli na rekolekcjach, aby iść dalej i dotrzeć do Wadowic tym razem. No bo przecież w Wadowicach wszystko się zaczęło. Tak jak mówi Ojciec Święty. Dlatego ta Matka Boża dobrego początku pielgrzymuje do Wadowic, tam gdzie wszystko się zaczęło. Mam nadzieję, tak mówi mój ksiądz biskup, którego zawsze wspominam, mam nadzieję, Jarku, że dojdziesz do końca do Wadowic, bo przecież biskup, mój biskup Stanisław Stolari pobłogosławił mi na tę pielgrzymkę. To też modlitwa w jego intencji, szczególnie za diecezję rożnawską, naszą diecezję, kapłanów, no, ale też przede wszystkim też w tych sprawach, które wielu
prosiła mnie, modlił się, będę za Polskę, za rodzinę, abyśmy byli mądrzy w podejmowaniu różnych decyzji, abyśmy również, no przede wszystkim w rodzinach pamiętali o miłości, o przebaczeniu. Matka Boża po to pójdzie, abyśmy zaczęli na nowo, jeśli trzeba coś naprawić, kochani moi. No oczywiście dziękuję też i cały czas za moje kapłaństwo. Tym też jest i przeproszenie za błędy popełnione, za grzechy popełnione, bo przecież każdy z nas ma za co przepraszać. No i przede wszystkim jest to zaproszenie, zaproszenie do serc ludzkich. Poprowadź Maryjo. I tutaj chciałbym powiedzieć, jak ktoś chce, może się gdzieś tam przyłączyć do tej pielgrzymki. Oczywiście sam ciągnę wózek, nawet gdy ktoś przyjdzie i mi chce towarzyszyć, ale nikomu tego wózka nie przekazuję, bo chcę sam dociągnąć do Wadowic. A 27 w poniedziałek, 27 maja o godzinie 12:45 odprawię mszę świętą w Wadowickim Kościele, no ale wcześniej przyjdę gdzieś koło po 12 w południe na rynek wadowicki, jeśli siły pozwolą. Naprawdę, bo jeżeli stanie się inaczej, no to pielgrzymka zostanie przerwana. Ja was o to proszę. 9 dni drogi, 9 dni nowenny do świętego Szarbela, bo tak sobie też wyznaczam. Dlatego módlcie się w tej intencji. Przede wszystkim no, nie boję się o nogi, o rany, to przeszedłem wszystko, odciski, no ale jak przyjdzie już jakaś opuchlizna, która nie pozwoli ci pójść dalej, no to wtedy bym musiał przerwać, ale tak mocno ufam i wierzę, że wy mi pomożecie. I oto taki program, krótko, jutro wyjście z Częstochowy do Brzezin, przepraszam, nie jutro, dzisiaj, to jest dzisiaj z Częstochowy do Brzezin, 9 km, a potem z Brzezin Nowych do Siedlec Dużych, 15 km, potem trzeci dzień z Siedlec Dużych do Brudzonowic, 16 km, w środę z Brudzonowic do Sarnowa, 19 km, w czwartek z Sarnowa do Mysłowic, 21 km, w piątek z Mysłowic do Kopciowic, 15 km, z Kopciowic przez Oświęcim, przejdę przez Oświęcim, modlitwa za tych, którzy tam zginęli, do Poręby Wielkiej, również i w niedzielę z Poręby Wielkiej do Przypradzi, 15 km. No i ostatni etap, poniedziałek 27 maja z Przypradzi do Wadowic, 9 km i zakończenie pielgrzymki. Jeśli się to uda, wszystko Matce Bożej powierzam, jaka będzie wola, a wy pamiętajcie o modlitwie. Na tym kończę. Będą transmisje. Transmisje będą rano, w każdy dzień mszy świętej, w południe modlitwy południowej i o godzinie 15 koronki do Bożego Miłosierdzia, a o 21 każdego dnia również apel maryjny. Może zrobimy 21:15, tak bym zadecydował, żeby nie kolidowało z apelem jasnogórskim. 21, może nawet 20, 21:20 będzie apel maryjny każdego dnia. I to będą transmisje. Zapraszam was bardzo serdecznie. Niech Pan Bóg wam błogosławi i no, wspierajcie mnie, ale też i wesprzyjcie ekonomicznie na tym portalu padrejarek.pl, bo na te transmisje potrzebujemy środków. Na to przejście trzeba gdzieś przenocować, trzeba gdzieś pożywić się. Jest też osoby, które towarzyszą. Za wszelką pomoc tę ekonomiczną wam dziękuję. No i zapraszam, byście uczestniczyli w naszej pielgrzymce. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.